zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Witam w nowym filmie. Ostatnio wchodziłem na Olimp i tam w drodze, jakże jechał, odwiedziłem takie bardzo ciekawe, piękne miejsce. Meteory. To masyw skał w okolicach miasta Kalambaka, na których znajdują się 24 prawosławne klasztory. To jest miejsce, które trzeba obowiązkowo zwiedzić, jak się jest w Grecji kontynentalnej. Meteory to pozostałość po prehistorycznym jeziorze i po rzekach, które do niego wpadały właśnie w tym miejscu. Trzęsienia ziemi, erozja i czas zostawił nam właśnie w prezencie taki piękny krajobraz.
zajrzymy do jednego monastyru do środka. To jest klasztor Varlama. Ten klasztor został założony w 1350 roku przez pustelnika Varlama. W Lostu Nabierch zbudował trzy kościółki, cele i cysterna na wodę. Po jego śmierci zaś miejsce było opustoszałe przez 200 lat. Meteory to idzie zwiedzać właśnie albo autem, zatrzymywać się w punktach widokowych. Idzie też wchodzić do tych klasztorów. No trzeba przypilnować, czy akurat są czynne. Na przykład wielki meteor w tym dniu, co ja tam był, był zamknięty całkowicie. Klasztor świętego Stefana był akurat zamknięty w godzinach, kiedy my tam byli. Ale do tego udało nam się wlić. Niezło beczka piwska. Znaczy, mam nadzieję, że to jest z piwskiem. Wielko beczka, ale zamiast piwa to leżą tam pieniądze. Na skrzynka Raciborskiego już tam chyba mają. A to jest wielki meteor, zamknięty w tym dniu do zwiedzających. Jeszcze pora widoków z punktów widokowych. W tym filmie nie ma nowego pytania konkursowego. Dalej możecie odpowiadać na te z poprzedniego filmu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na następne filmy. Nara.